Witajcie, dziś porozmawiamy o tym, czy kredyt mieszkaniowy na start faktycznie będzie kredytem umożliwiającym młodym osobom kupno swojego pierwszego mieszkania, czyli tak naprawdę, czy faktycznie będzie to kredyt na start. Aby lepiej zrozumieć nasze wypowiedzi, moje i Krzysztofa Bontala, specjalisty od finansów, najpierw przedstawię w skrócie wyniki poprzedniego programu, czyli bezpiecznego kredytu 2%, ponieważ to uwypukli różnice między oboma programami dopłat do kredytów i pozwoli zrozumieć lepiej, kto straci, a kto zyska, bo tak będzie. I teraz posługując się informacją zawartą w ocenie skutków realizacji tego projektu ustawy, czyli oficjalną rządową pracą, że tak powiem, powiem, że zgodnie z informacją kwartalną Banku Gospodarstwa Krajowego, według stanu na 31 marca 2024 liczba umów kredytów, bezpieczny kredyt 2% to było 89 564. Średnia kwota kredytu 403,5 tysiąca. Rynek pierwotny 34,4 tysięcy kredytów, czyli 38%, troszeczkę więcej. 9,5 tysiąca kredytów, czyli 10,6% finansowało budowę lub rozbudowę lub koszty wykończenia domu jednorodzinnego. Rynek wtórny to 45,9% na nieruchomości i jeszcze 5,1% to było nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ponad 77%, dokładnie 77,6% tych kredytów zostały udzielonych, uwaga, z okresem spłaty przekraczającym 25 lat, przy czym 38 800 kredytów udzielono z okresem spłaty w przedziale 30-35 lat. Krzysztof nam pewnie później za chwilę powie, czy w ogóle się opłaca takie kredyty i dlaczego ktoś tak długie kredyty zawiera. Według mnie tylko z powodu tego, że no nie wiem, chyba z biedy. To zresztą pytanie do Krzysztofa. Dla 48,2% wskaźnik LTV przekroczył 80%. To znaczy, że ci ludzie po prostu nie mieli nawet tych 20% na wkład własny lub nie chcieli mieć 20% na wkład własny, bo to jest jeszcze też interpretacja, co oni mieli, korzystali z systemu gwarancji. Gospodarstwa jednoosobowe to było 56,4% kredytów. Dwuosobowe 22,7%. Razem te dwie grupy to jest 81,8% kredytów. W przypadku 63,2% wiek kredytobiorcy nie przekroczył 30 roku życia, w tym 17,3% kredytów zostało zaciągniętych przez kredytobiorców w wieku do 25 lat. 67,2% bezpiecznych kredytów zostało udzielonych kredytobiorcom, w przypadku których dochód gospodarstwa domowego na osobę zgodnie z analizą ilościową oceny zdolności kredytowej nie przekraczał 6,5 tysiąca złotych. To oczywiście chodzi o kwotę netto, czyli już tą dochodu, który powiedziałbym ktoś dostaje na rękę, tak mówiąc w uproszczeniu. Co będzie z mieszkaniem na start? No cóż, zapraszam do oglądania. Jeżeli interesujesz się nieruchomościami, subskrybuj ten kanał, pisz w komentarzach swoje opinie o rynku nieruchomości i propozycje nowych tematów. Zachęcam do wspierania, bo wspierający zawsze dostają więcej. A jeżeli chcesz więcej wiedzy o nieruchomościach lub chcesz zobaczyć użyte w filmie wykresy i inne dane w takiej formie statycznej, łatwej do przeczytania, no to wejdź na stronę cymen24.pl. bo tam po prostu możemy pokazać to troszeczkę tak bardziej dostępnie niż na formacie filmu YouTube. Krzysztof, zacznijmy od tego. Jest nowy projekt, nowy, zmieniony projekt w stosunku do tego, co na przykład ty nawet uczestniczyłeś w konsultacjach w styczniu tego roku. Czy to będzie kredyt dla młodych, dla tych na początku życia, czy też dla takich, którzy mają już więcej dzieci, dorobili się, są starsi? Jak to oceniasz? Dzień dobry Państwu.
No, pierwsza rzecz to jest taka, że jeżeli mamy nowelizację, tutaj swoje dwa grosze wtrącę, jeżeli mamy nowelizację projektu, bo tak to nazwijmy, no to chyba jednak ktoś poważnie myśli lub ma chęć wprowadzenia tego projektu. To chciałbym zauważyć, bo były różne opinie, że ktoś chce to uciąć, że to ma naturalną śmiercią, jest przedłużane, bo naturalną śmiercią ma umrzeć, tak? No tutaj moje zdanie jest takie, jeżeli ktoś nie chciałby tego wprowadzać, to by tego nie nowelizował, no bo bez sensu praca szłaby na marne wszystko, tak? Natomiast kto będzie odbiorcami? Jeżeli byśmy się odnieśli do oceny skutków realizacji, czyli do tak zwanego OSR, do tej ustawy, do tego projektu ustawy, no to praktycznie to, co ty powiedziałeś, ten podział ze względu na ilość osób w gospodarstwie domowym, on tam się prawie pokrywa, tak? Bo w bezpiecznym kredycie 80%, 81,8% gospodarstwa jedno, dwuosobowe, tutaj według autorów 70%, bo po 35% to odbiorców to jednoosobowe gospodarstwa, dwuosobowe też 35%. Ale przypominam, że w bezpiecznym kredycie te jednoosobowe to były 56%, to jest już ponad 20% różnicy. To eliminacja singli według mnie nastąpi. Z jednej strony masz rację, ale ja myślę, że to jednak powinno się sumować. Czyli 80 do 70 w tym nowym. Dlaczego sumować? Dlatego, że w przypadku bezpiecznego kredytu 2%, ja po sobie mogę powiedzieć, bardzo dużo odbiorców to przychodziły pary, czyli związki nieformalne, w których jedna z tych osób zaciągała bezpieczny kredyt. Dlaczego? Dlatego, że związki nieformalne w bezpiecznym kredycie nie mogły wspólnie, te osoby w związku nieformalnym nie mogły wspólnie przystąpić do tego kredytu. I tak naprawdę to te single nie do końca były takie single. To były osoby, które nie były w sformalizowanych związkach lub nie były rodzicami dzieci do tej pory. Tak? Natomiast one już tworzyły gospodarstwa dwuosobowe. I tutaj ja uważam, że z tych 56%, które wspomniałeś, duża część osób zostanie przesunięta do tej drugiej puli, czyli będzie występowała o kredyt jako związki formalne, czyli dwuosobowe gospodarstwa domowe, tym bardziej, że w odróżnieniu do bezpiecznego kredytu tutaj jest różnica w kwocie kredytu z dopłatami. Singiel będzie miał 200 tysięcy, te umowne, para będzie miała 400 tysięcy. Bardziej opłacało się występować jako para. I tutaj zróbmy taki stop na chwilę. Powiem Państwu, że na stronie Cement24 przedstawimy Wam taki wykres, który pokazuje, jakie jest faktyczne oprocentowanie kredytu, bo żeby wziąć ten kredyt mieszkanie na start, no to weźmiesz kredyt na przykład 400 tysięcy, bo tyle musisz wziąć. Jeżeli jesteś singlem, to te 200 tysięcy jest na zasadach wolnorynkowych po prostu oprocentowane, ma takie odsetki, a do 200 tysięcy kwoty tylko masz te dopłaty liczone. To jest chyba istotna różnica, bo to oznacza, że przy obecnych takich oprocentowaniach komercyjnych, no to już przekraczasz tak mniej więcej 4 albo 5%, zależy jak to liczyć. Zobaczcie sobie tam na stronie, jest taki graf mniej więcej jak to będzie wyglądało. Dokładnie, jeżeli byśmy przyjęli taki, nie wiem, wzorcowy jakiś kredyt, gdzie połowa to jest z dopłatą, połowa nie, czyli 200 tysięcy z dopłatą, 200 tysięcy nie, no to oprocentowanie pewnie będzie już właśnie w tej przedziale, który podałeś, 4-4,5%. Natomiast wracając do tych odbiorców, no wszyscy od dawna mówią, że to jest program wycelowany w duże gospodarstwa domowe, czyli 4+ osób w gospodarstwie domowym i że on przesunie zainteresowanie z tych małych mieszkań, kawalerek dwupokojowych, z czym mieliśmy do czynienia w bezpiecznym kredycie, na większe mieszkania. Ja jestem tutaj naprawdę dużym sceptykiem, ponieważ tych programów pomocowych już kilka mieliśmy. Najbardziej takim chyba wymiernym według mnie pod tym kątem było mieszkanie dla młodych, gdzie była dopłata do wkładu własnego, to tak mniej więcej wychodziło i tam rodzina pięcioosobowa mogła dostać mniej więcej 100 tysięcy nawet. I mimo wszystko udział tych rodzin w całej puli odbiorców tamtego kredytu była no jednak niewielka, to było jakieś 5-10%, to było maksymalnie. Więc tutaj też uważam, że wcale nie będzie tak dużo tych pięcioosobowych rodzin, dlatego że jak ktoś ma pięcioosobową rodzinę, to wcale nie tak łatwo zaciągnąć kolejny kredyt. Tym bardziej, że w odróżnieniu od mieszkania dla młodych, tutaj mamy ten obowiązek zbycia. Tutaj głośniej specjalnie powiedziałem słowo zbycia, a nie sprzedaży.
bo to jeszcze pewnie też będziemy nieraz do tego wracać. Natomiast chodzi o to, że mamy się w cudzysłowie pozbyć naszego poprzedniego mieszkania. To znaczy, możesz darować to mieszkanie to komuś. Wiemy, co w Polsce będzie się działo, no jesteśmy bardzo inteligentnymi ludźmi. O wiele fajniej to było jednak mimo wszystko, bo było prościej w tym programie Mieszkanie dla Młodych, dlatego że ktoś kupował to nowe mieszkanie, stare wynajmował, to był kredyt był wtedy niższy, więc mogło się okazać, że on po prostu mu się spłaca ten kredyt z tamtego poprzedniego mieszkania. Tu tego nie będzie i ja tak wcale nie przesadzałbym ilościowo tych 5-osobowych gospodarstw domowych. Zejdźmy niżej, mamy 4-osobowe gospodarstwo domowe. No kurczę, ja prosty przykład podaję, rozejrzyjmy się wokół siebie. A, co ważne, w 4-osobowym gospodarstwie domowym nie już jest tak, że znaczy jeżeli to jest 2 plus 2, o, to takie typowa polska rodzina, powiedzmy w cudzysłowie, no to tutaj to musi być pierwsza nieruchomość mieszkalna. Tu nie ma tej możliwości, że ja mam mieszkanie, sprzedam, oddam i kupię sobie następne, jeżeli jestem pełnym właścicielem. Ja muszę mieć pierwsze mieszkanie. I teraz pierwsze pytanie, ile wokół nas znamy rodzin 2 plus 2, które nie mają swojego mieszkania. No ja już może trochę jestem za stary, może wśród moich młodszych kolegów będzie więcej takich rodzin i ja ich nie znam po prostu. No ja, osoby, które decydują się już na dwójkę dzieci, to często wcześniej podejmują te decyzje takie mieszkaniowe, tak? Czyli jakby z zapewnienia rodzinie potrzeby mieszkaniowej, dachu nad głową, a do tej pory no to było zakup mieszkania. Tak? To teraz mamy plany mieszkań czynszowych, mieszkań komunalnych, rozbudowania społecznego, budownictwa, tak? Ale do tej pory po prostu kupowało się mieszkanie, czy za kredyt, czy nie, czy dostawało się to mieszkanie, ale jednak trzeba było w cudzysłowie posiadać to mieszkanie, to ten kierunek był. Ale zanim wejdą te mieszkania, o których powiedziałeś, te budownictwo społeczne, to jeszcze dużo wody w Wiśle upłynie, bo to nie wystarczy mieć program, jeszcze trzeba to wybudować i ta ilość musi być odpowiednia. Jak na razie powiedzmy sobie, to bardzo fajnie, jeżeli ono wejdzie, bo może jest potrzebne. Nie dyskutujmy teraz, bo to jest kolejny temat, ale po prostu musimy na nie poczekać. Jeszcze, żeby ta nasza rozmowa trochę była bardziej podparta danymi, to w tym bezpiecznym kredycie jaka była wysokość gospodarstwa domowego kredytobiorcy liczona na osobę, która skorzystała z takiego kredytu? No i wyobraźcie sobie, że nawet 0,9% to były osoby z dochodem niższym niż 2000 zł. A takie dwie główne grupy, czyli 26,3 oraz 24,8, czyli razem ponad połowę, to były grupy, które zarabiały od 3,5 do 6,5 tysiąca na osobę. Czyli to też w ogóle wszystko, a tych takich, którzy zarabiali więcej, to już było stosunkowo niewiele, coraz mniej, więc to tak naprawdę nie były duże zarobki. Widzę też, że niektórzy nawet po 9,5 tysiąca zarabiali, 10% kredytów zostało udzielonych gospodarstwom, gdzie ten zarobek na osobę, podkreślam, liczono w gospodarstwie, przekraczał 9,5 tysiąca. W tym programie na przykład takie osoby mogą być też częściowo wyeliminowane, bo ten program również jest udzielany na przykład na dokończenie budowy, ale domu jednorodzinnego, ale ten wkład własny w tym kredycie nie może być wyższy niż 50%. No i teraz jak tak policzysz, to jeżeli ten dom budujesz w okolicach Warszawy na przykład, nie samej Warszawy, tylko w okolicach Warszawy i masz już stan surowy wybudowany, to jakbyś nie liczył, to twój wkład własny zawsze przekroczy 50%. To po prostu ta osoba, ta grupa chętnych na ten kredyt, no w każdym razie w tych droższych lokalizacjach na pewno z niego nie skorzysta. Na pewno będzie miała trudność lub nie skorzysta. W ogóle ten wkład własny nie większy niż 50% to jest też jedna ze zmian tej nowelizacji. Wcześniej tego nie było. Ten program był przedstawiany jako program bez ograniczenia wkładu własnego. Tak. Zresztą ty wspomniałeś o tych konsultacjach tam tych styczniowych, kilku, które tylko były. Ja tam o to pytałem, tak, i o to dokończenie budowy i to było podawane, że nie, z dokończeniem budowy nie będzie żadnego problemu, bo właśnie nie ma ograniczenia wkładu własnego, co było problemem przy budowach w bezpiecznym kredycie 2%. I faktycznie, dzisiaj zasada jest prosta. Kredyt nie może, żeby skorzystać z tego programu, kredyt nie może być wyższy niż wkład własny.
tak w uproszczeniu. Jeżeli ty mówisz o tych lokalizacjach, gdzie nawet sama działka jest droga, bo ktoś ma działkę, tak, no za milion, no to tutaj... W Warszawie to żaden problem, to działka za milion, no takie ceny. Dlatego no tutaj ta osoba będzie miała utrudnione, bo ile ona musi, jeżeli jeszcze ma coś wybudowane na tej działce, to już w ogóle jest wielki problem i ograniczenie. I już miałem dużo, dużo takich osób, które się zaczynają martwić. Co prawda może niesłusznie, bo nie wszystkie osoby z rozpoczętą budową mają przekroczone ten limit 50%. To wszystko trzeba sobie dobrze policzyć. Może nawet spotkać się z jakimś rzeczoznawcą, który by wstępnie dzisiaj powiedział, ile to dziś jest warte, tak? Bo to jakąś krótką opinię chociaż wyraził na ten temat. Natomiast ja powtarzam, ja rozumiem intencje autorów co do tego. No bo teraz pytanie. Czy osoba, która posiada działkę za milion, to jest osoba, która w pierwszej kolejności powinna kwalifikować się na dopłaty do kredytów? Czy ona tych dopłat potrzebuje? To jest bardzo ciężki temat, jak z takimi innymi drażliwymi. Tak? Z jednej strony ta osoba nie ma mieszkania, nie ma domu, czyli ta potrzeba mieszkaniowa w żaden sposób nie jest spełniona, no ale jeżeli mam działkę za milion, to co by nie powiedzieć, no mogę ją sprzedać, kupić mieszkanie, prawda? Czy jestem tą osobą najbardziej potrzebującą? No myślę, że faktycznie nie, że jest wiele innych osób, które gdzieś tam powinny być wcześniej. Dotknąłeś chyba właśnie klu naszej audycji w tej chwili, bo musimy się zastanowić, czy ten program dopłat mamy traktować jako program pomocy socjalnej, w cudzysłowie oczywiście, dla tych, którzy nie mają mieszkań i chcą zamieszkać, czy też ma być to pomoc dla banków, czy też ma być to pomoc i stymulacja rozwoju budownictwa mieszkaniowego. I ja powiem swoje uwagi, jestem ciekaw, czy je podzielisz, jeżeli nie, no to chętnie podyskutuję. Ten program na pewno nie jest programem zrobionym wyłącznie, żeby stymulować budownictwo mieszkaniowe, bo jest zwrócony również na rynek wtórny. I on eliminuje jak gdyby deweloperów, w dodatku pokazując tym deweloperom, że oni musieliby zmienić projektowanie budynków, bo ich główne grupy docelowe na dziś, deweloperów, to byli ci młodzi ludzie właśnie na początku drogi swojej życiowej, czyli ci, którzy poszukiwali na przykład mieszkań dwupokojowych, małych, trzypokojowych, a oni mają gorsze warunki w tym kredycie. Ten program wyraźnie jak gdyby no, karze kogoś za to, że jest singlem, dając mu gorsze warunki, natomiast on teoretycznie w swojej konstrukcji usiłuje wspierać rodziny, które mają trójkę dzieci. I ja wiem, że sytuacja takich gospodarstw, które ma trójkę dzieci lub więcej, jest różna, ale to powiedziałeś parę minut temu, czy ja znam rodziny dwuosobowe, znaczy 2+2 bez mieszkania? No, zdarzają się takie, ale wiele osób u nas, jak już mają te dwoje dzieci, to już mają sporo ponad 30 i często jakieś mieszkanie swoje już mieli. Czy to kupili, czy to po rodzicach, po dziadkach. No różnie to wygląda. No i wobec tego preferujemy tych, którzy mają trójkę dzieci, a oni nawet w tym, co podałeś danych, mają stanowić tylko, zdaje się, 5% beneficjentów, a to jedyni, którzy mają najlepsze warunki, nawet w porównaniu z tym poprzednim kredytem, dużo lepsze warunki. Więc jaki jest ten program? On ma stymulować budownictwo, czy jest socjalne, czy co to jest? Nie. Założeniem tego programu, zresztą od początku, tak samo jak bezpiecznego kredytu, no bo realnie to jest jakiś tam... Różnie można to nazywać, ale jest to jakaś forma kontynuacji tamtego rozwiązania. Tak? No bardzo podobne są sposób, mechanizm działania. Natomiast oba programy miały na celu pomóc, no tutaj głównie młodym ludziom, w nabyciu swojego pierwszego mieszkania. Tak? I to jest tym głównym celem tworzenia, przynajmniej podawanym, tak, przez autorów, powodów, z jakiego te programy były robione. I ja uważam, że tylko tego powinno się to trzymać, czyli ułatwiać tym, którzy nie mogą. Pamiętasz, Tomek, że nawet pan minister Kukucki
kiedy był ministrem w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, tak, ministrem od mieszkalnictwa, on mówił, że to jest program dla osób, które nie spełniają warunku zdolności kredytowej. Tam jakoś to zostało tu użyte w ten sposób, taki bardzo, bardzo ogólny, bardzo, ale on miał na myśli według mnie to, że właśnie to są dla osób, których nie stać na kredyty, które nie spełniają tej matematyki bankowej, gdy chcą kupić to wymarzone dla siebie mieszkanie. I ja uważam, że wszystkie aspekty tego programu, plusy, minusy, cokolwiek tam by nie było, powinny być rozpatrywane pod kątem spełniania tego celu. Nie żadnego innego, tak? Bo w wielu dyskusjach my już zapominamy, po co ten program w ogóle był. I tutaj może to nie jest popularna opinia, ale jednak no, cały czas będę mówił, że około 200 tysięcy osób było beneficjentami takimi bezpośrednimi tego programu, czyli ma dzisiaj gdzie mieszkać, w sensie ma swoje mieszkanie, może nie ma gdzie mieszkać, bo to nie zupełnie to, ale ma swoje mieszkanie, bo tam podawałeś, że już jest 90 tysięcy około do końca marca podpisanych umów, ale średnio to pewnie na jeden kredyt przypadały dwie osoby. Single, nie do końca single, jednak trzyosobowe gospodarstwa były czteroosobowe, tak, więc na jedną sztukę kredytu ja przyjmuję, że te średnio dwie osoby można przyjąć, dlatego te moje szacunki około 200 tysięcy osób zostało uszczęśliwionych. Tak. Zanim przejdziemy dalej, to do tego tematu, co ty też powiedziałeś, to muszę się odnieść, bo czytam sobie OSR, czytam uzasadnienie tej ustawy opracowane w ministerstwie i wiesz, co mnie rozśmiesza troszeczkę? Że w tym uzasadnieniu kredytu Mieszkanie na Start dużą część poświęcono totalnej krytyce bezpiecznego kredytu 2%, dlaczego był zły i tak dalej, a tą krytykę napisali ci, którzy stworzyli ten program, bo w ministerstwie zmienili się ministrowie, zmieniła się partia rządząca, a skład departamentu osobowy łącznie z kierownikiem jest ciągle ten sam, tego departamentu, który opracowywał ten kredyt i przygotowywał to OSR, czyli ocenę skutków realizacji i te uzasadnienie. Tak więc, drodzy słuchacze, jeżeli myślisz, że teraz ktoś wymyślił coś, a teraz wymyślił coś całkiem innego, zganił swoją poprzednią pracę, pochwalił się nową, to sami ocencie, co to oznacza, wnioski wyciągajcie. No ale w tym OSR-ze zamieszczono też taką tabelę. Prawdopodobny odsetek gospodarstw domowych niespełniających wyjściowego poziomu kryterium dochodowego w latach 2024-2027. Zostawmy tych z 2024-2025 będzie ciekawsze. I tak, dla jednoosobowych 55%, dla dwuosobowych 75%, dla trzyosobowych 55%, dla czteroosobowych 25%. Na tych czteroosobowych tabela się kończy, to jest w 2025. W 2027 no to już jednoosobowe wyeliminowane w 65%, w 85% dwuosobówki, w 65% trzyosobówki i w 45% czteroosobówki. Tu jest zastrzeżenie, że to są dane poglądowe, no bo przecież oczywiście trudno przewidzieć, jakie będą zarobki, tym bardziej, że przecież te limity dochodowe też są tak, no dosyć, powiedziałbym, płynnie określone w ustawie, bo przypominam też Państwu, którzy nie wiedzą, zapomnieliśmy o tym powiedzieć z Krzysztofem, że tutaj mamy jak gdyby dwa ograniczenia. Ta dopłata będzie zmniejszana, jeżeli kupisz za duże mieszkanie, za dużo metrów, albo będzie zmniejszana, jeżeli za dużo zarabiasz. Nie ma tak, że to się utnie w pewnym momencie i powiedzmy zarabiasz więcej niż 7 tysięcy i złotówkę i już tej dopłaty nie dostaniesz. Jak to jest? No dokładnie, czyli to taka była zasada złotówka za złotówkę, ale tak naprawdę to singiel, jeżeli za każdą złotówkę przekroczoną przez singla 50 groszy, jeżeli mamy większe gospodarstwo, czyli większe, co najmniej dwie osoby w gospodarstwie domowym, to za każdą złotówkę obcinka jest o 25 groszy. Czyli zarabiamy 2000, przekroczyliśmy, nie wiem, dwuosobowe gospodarstwo zamiast 11 zarabia 13 tysięcy, to o jego dopłata będzie o 500 zł. Niższe. No i tutaj już trzeba zobaczyć, jaką on faktycznie normalnie miałby dopłatę i czy to w ogóle się tam kalkuluje, czy ta obcinka nie jest w wysokości całej dopłaty, tak, że tutaj zjada całą dopłatę. Tak, natomiast może być. Tego limitu dochodowego tutaj trzeba dorzućmy, że ta zmiana też spowodowała, że
zmiana projektu, że limit dochodowy nie obowiązuje gospodarstw z co najmniej trójką dzieci. No tutaj tak, ten limit został zupełnie zdjęty. Natomiast wracając do tej twojej tabelki, o której powiedziałeś, właśnie ze strony tabelki, no państwo nie widzieli, może chyba, że dołożysz w trakcie. Dołożę na stronie Cement24, tam będzie tabelka. Dokładnie. I tutaj trochę mnie zaskakuje te 75% gospodarstw dwuosobowych, że one nie spełniają kryterium dochodowego. To kryterium dochodowe to jest 11 tysięcy. Założyli w tej OSR, że z każdym rokiem ilość tych osób, powiedzmy, no może nie z każdym rokiem, ale do 2027 roku, a przynajmniej w 2027, ilość tych osób niespełniających tego kryterium, czyli zarabiających więcej, będzie większa. No bo teraz, to kryterium jest liczone, powiedzmy, jak liczone jest to kryterium. To kryterium jest uzależnione między innymi od średniego oprocentowania kredytów. Już nie chcę wchodzić w szczegóły, na naszej stronie zamieszczę wam pełny tekst, jak ono jest obliczane, bo to jest naprawdę skomplikowane i tam będzie łatwiej zrozumieć, ale krótko mówiąc, jest uzależnione od tego średniego oprocentowania kredytów. Jeżeli zakładamy, że z czasem średnie oprocentowanie kredytów będzie spadać, to ten dochód też będzie spadać. Z drugiej strony jest ono uzależnione od średniej ceny metra kwadratowego mieszkania liczonego w średniej liczonej w odniesieniu do kraju Polski i w odniesieniu do kredytów tych mieszkaniowych, tych kredytów z dopłatą, tak? No to jest ta średnia liczona. I tam jest jeszcze takie wyliczenie, ile to metrów kwadratowych na osobę może przypadać, czyli do tej dopłaty, czyli tam dla singla jest to 25 plus 25, czyli 50 metrów, dla gospodarstwa domowego 25 plus 50 to jest 75 i dla trzyosobowego na przykład znowu 25 plus 3 razy 25, czyli 100. Tak to jest wyliczane. Wobec tego mogą zakładać, że jeżeli na przykład będzie spadało oprocentowanie kredytów, to ten limit może się zmniejszać. Zależy, nie wiadomo, jak będą się zmieniały ceny mieszkań. Niektórzy twierdzą, że ten kredyt znów rozgrzeje ceny mieszkań. Nie jestem do końca przekonany, bo to jeszcze o tym za chwilę porozmawiamy, ale do tego tematu wrócimy. Podzielam twoje zdanie, swoje wątpliwości, to nie znaczy, że on w ogóle nie rozgrzeje tego rynku ponownie, tak? Bo w pierwszym tych okresach, po takim okresie posuchy, jaki my dzisiaj mamy, bo jednak mamy spowolnienie znowu i znowu będzie wystrzał, tańsze pieniądze, znowu jakiś limit, znowu będzie pośpiech, więc w krótkim okresie on może bardzo wpłynąć na rynek, ale ja naprawdę ze względu na to, co do tej pory mówiliśmy, na tych odbiorców, na jakieś jednak ograniczenia, bo właśnie do tego chciałem wrócić, do tego, co powiedziałeś o tym OSR-ze, że krytykują poprzedni, autorzy krytykują poprzedni program, no to jednak ja uważam, że to może nie być taki wybuch cenowy, jaki my mieliśmy, jaki obserwowaliśmy przy bezpiecznym kredycie 2% i pewnie jeszcze nie raz o tym będziemy rozmawiali, zobaczymy, czy mieliśmy rację. Natomiast ta krytyka, no bezpieczny kredyt 2% ma straszny PR, tak? No nie da się go bronić jakoś specjalnie, oprócz tego, co powiedziałem, że jednak te jakieś kilkaset tysięcy, 200 tysięcy osób kupiło mieszkania, tak? No to jest plus i ma tańsze kredyty, czyli oni bezpośredni beneficjenci. I to dla nich to jest bardzo dobry program, super program był. Nie oszukujmy się, prawdopodobnie nigdy tak dobrego nie było. Znaczy wiele z tych osób nie kupiłoby mieszkania, gdyby nie ten kredyt, to tak trzeba powiedzieć. Ja tak uważam, bo tutaj cały czas jest pomijany ten aspekt zdolności kredytowej. Chociaż ja o tamtym programie na wiele miesięcy przed jego wejściem w życie, kiedy się zaczęły prace, kiedy zobaczyliśmy takie pierwsze założenia, to jeszcze był, słuchaj, listopad 2022 roku. Dobrze powiedziałem. 22, to ja o nim powiedziałem tak, to jest program taniego kredytu na droższe mieszkania. I to się ziściło w niektórych mieszkaniach, w niektórych miejscowościach ten wzrost był horrendalny z powodu tego kredytu. Więc wziąłeś więcej pieniędzy, musiałeś pożyczyć na niższym procencie, ale to razem musisz spłacać i zobacz, ci ludzie
ilu ludzi brało 30-35 lat kredyt? To miałeś jeszcze skomentować. To jest tym bardzo LTV poniżej 80%, powyżej 80%. Dwie przyczyny jasne podawałeś je. Jedno to jest brak tego wkładu własnego, no bo to w mieszkaniu za 500 tysięcy trzeba mieć 100 tysięcy. No to nie jest mała kwota. A druga sprawa jest taka, że po co ja miałem wnosić swoje pieniądze, nawet jak je miałem? Ja nie wiem, na tych 100 tysiącach nie wniosę 100 tysięcy, to one mnie kosztują 2% w cudzysłowie, bo to nie było dokładnie 2%, ale 2% rocznie, tak? No ale przecież ja te 100 tysięcy wkładam wkładałem na jakąś lokatę i dostawałem netto 4 spokojnie. No tu bilans się zgadza. Dopóki alternatywne wykorzystanie tych środków jest na plus, no to spoko, mogę to korzystać. Dojdzie do tego, że to przestanie się opłacać, spłacę trochę kredytu, tak, żeby tam nie przepłacać. No ale branie kredytu na 30-35 lat jest nieuzasadnione. Może czymś uzasadnione, naprawdę jakąś sytuacją specyficzną. Dla mnie branie powyżej 30 lat, ja dzisiaj każdemu klientowi pokazuję, bo wiadomo, że te 30 lat to w głowie jest gdzieś ktoś przychodzi, na 30 lat to taki ten główny kredyt, bo takie było przyzwyczajenie w naszym kraju, prawda? Ale ja pokazuję jedną rzecz. Pokazuje, ile ten kredyt na 25 lat będzie wynosił, ile będzie wynosiła rata i ile będzie wynosił całkowity koszt tego kredytu, jeżeli my założymy, że jednak przez te 25-30 lat to spłacimy. Oczywiście, kiedy mamy dopłaty, to też musimy sprawdzić, ile my tych dopłat dostaniemy. Czy na przykład to nie powoduje, że my sobie psujemy gdzieś tam dopłaty czy inne rzeczy. Natomiast co jest ważne? Wydłużanie okresu kredytowania powyżej 25 lat nie powinno wpływać na zdolność kredytową. Więc ten aspekt możemy odłożyć. To nie było powodem, 35 lat nie było powodem, zdolność kredytowa nie była powodem zaciągania tak długich kredytów. Więc tak naprawdę wysokość raty decydowała. No tak, to pokazuje. Ale że... różnica w racie naprawdę pomiędzy 30 latami a 35 latami jest naprawdę niewielka. No tutaj... Nie wiem, ja naprawdę nie to, że przekonuję, ale jak pokazuję klientom 30, ale w drugą stronę, do 25 lat porównuję, to wierz mi, że większość wybiera te 25 lat. Zysk na spadającej racie jest niewielki, a kwota ogólnie spłaconych pieniędzy dużo wyższa. Po prostu. Dla porządku jeszcze dodajmy, że tam dla pewnej grupy wybranych miast, nie wiem czy Szczęśliwców, bo tam gdzie są droższe mieszkania, to te limity dochodowe mogą być podwyższone w praktyce o 20%, to w tej chwili chyba tylko Warszawa się łapie, a podwyższenie 10% to Poznań, nie pamiętam w tej chwili. Wrocław i Gdańsk. W ogóle takie miasto musi mieć powyżej 300 tysięcy, więc jak mieszkacie w mieście, które ma powyżej 300 tysięcy, to w ogóle zapomnijcie o takiej możliwości, chociażby tam było bardzo drogo. W tym mieście, bo wcale nie jest tak, że nie ma w Polsce małych miast, a drogich. Nie jestem taki przekonany, że ten kredyt wpłynie na gwałtowny wzrost cen mieszkań. W moim pojęciu, to też oczywiście zależy od lokalnego rynku, różnych miejsc, ale w moim pojęciu ten kredyt jednak będę się upierał przy zdaniu, że eliminuje grupę nabywców podobnych do tych, którzy najczęściej korzystali z bezpiecznego kredytu, powodując, że ta grupa będzie miała po prostu gorsze warunki kredytowe i to jeszcze za droższe mieszkania. No może oni zarabiają trochę więcej w stosunku do tego, co było rok temu, ale tak to wygląda. I to jest ta grupa, która głównie by chciała skorzystać. Ci z tą trójką dzieci, to też tak nie wszyscy się będą rzucali po te zakupy. Mam dzieci, które mają na przykład 17 lat. Mogę skorzystać niby z tego kredytu, uprzywilejowane warunki, wezmę, kupię sobie mieszkanie, to stare będę musiał sprzedać, no może daruję któremuś dziecku, to się okaże w ciągu 2 lat, ale jeżeli tak patrzę trochę inaczej, to tak, mam już jakieś mieszkanie, dzieci są na wylocie, to po cholerę ja mam się ładować w nową inicjatywę. I to też pokazuje, że ci ludzie no, też będą mieli jakieś ograniczone parcie. Zresztą to, co ty napisałeś w tym OSR-ze, napisano, że ta grupa jest szacowana na 5% osób zainteresowanych kredytem. Krótko mówiąc, faktycznie w tym kredycie, w porównaniu z bezpiecznym kredytem 2%,
no, wprowadzono jakieś tam ograniczniki co do zarobków, co do metrów kupowanego mieszkania, nie wprost, ale tak trochę naokoło. Znaczy, wiesz co, ja wnioski wyciągam w dużej mierze z tego, jakby z tej mojej z praktycznego zajęcia, czyli faktycznie z tego pośrednictwa kredytowego, którym się zajmuję. O programie wiemy od dawna, więc pytań, pytających osób było bardzo dużo i ja mogę powiedzieć jedno. Ilość gospodarstw domowych, czyli tych kredytobiorców potencjalnych, przyszłych, chętnych na ten program, którzy mają gospodarstwa domowe większe niż 3 osoby, czyli takie 2 plus 1, to było sporadyczne. Naprawdę, no nadal zainteresowani to jest młodzi ludzie od singla do 2 plus 1. Czyli no tak. A najbardziej, najczęściej to są osoby albo osoba samotna, albo właśnie para, albo małżeństwo, albo związek nieformalny. To są najczęstsze osoby, które zadają mi pytania, pytają o ten program i to już nie chodzi o to, że lokalnie, to z całej Polski, po prostu tak to się rozkłada. Ja też nie wierzę, że jak to powiedzieć, że duże rodziny się na to rzucą z różnych powodów. Już pomijam to, co ty, twój przykład, który podałeś, że 18, 19 czy tam 17 lat dzieci na wylocie, tak, zaraz opuszczą, znaczy właśnie opuszczają. No, rozmawialiśmy o tej genezie tego programu, czyli o powodzie, z jakiego on powstał. No, dla tych dużych rodzin to ma być poprawienie bytu mieszkaniowego, prawda? W stosunku do tego, co mają. No to jak dzieci są na wylocie, to w ogóle nawet nie są. Ja wiem, że ciężko określić, ciężko sprawdzić, ale to nie są już. Nie powinni być odbiorcy tego programu w ogóle. No. Za chwilę ci rodzice, no, naturalna kolej rzeczy, będą dwuosobowym gospodarstwem domowym, prawda? Czy może zamiast takich już programów, które skupiają wszystko w jednym, tak? No bo tu wszystko dobre, w cudzysłowie, dostaje ktoś, kto się łapie w ten program, tak? I on dostanie tani kredyt. I lepszą zdolność kredytową może mieć. I on dostanie możliwość nieposiadania wkładu własnego. Czemu wszystko dla tych jednych? Czemu na przykład ta gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego, czemu nie można jej użyć w każdym innym kredycie? Bo to jest program polityczny, a nie gospodarczy. Oj, no tu uciąłeś mi w ogóle długą dyskusję. No ale to pozbawiłem cię złudzeń. Ale wiesz, o co mi chodzi. No jeżeli mówimy o ułatwianiu, no to jakie my mamy problemy? Wiem, że trochę przedłużam nasze nagranie, ale schodzę z tematu, ale jakie my mamy problemy? No problemem jest albo jest dostępność do kredytów raz, bo są drogie, tak, o tym jest mowa, problemy w nabyciu tego mieszkania, jeżeli nie mam swojej gotówki, albo nie posiadam wkładu własnego, bo ja mogę mieć bardzo dobre zarobki, ale mieć je od tam pół roku, roku, być, nie wiem, programistą jeszcze dzisiaj, mają dobre zarobki, ale nie zdążyłem odłożyć 100 tysięcy. No to jeszcze jest inny problem, bo problem ten faktyczny, który powinien być według mnie rozwiązywany, to jest problem barier administracyjnych, różnych, w dostępie, w formalności, barier stawianych budownictwu. Nawet dyrektywa ta EPBD, która każe ci budować teraz mieszkania bardziej energooszczędne, coraz tam energooszczędniejsze. No dobrze, walczymy o poprawienie klimatu, nie chcemy mieć gorąco, chcemy ratować ziemię. Zostawmy ten temat, bo to temat rzeka. Ale to powoduje wzrost kosztów budowy o kilkadziesiąt albo nawet i więcej tysięcy złotych w zależności, co tam budujesz, licząc na jednostkę, czy mieszkanie, czy dom jednorodzinny i tak dalej. Czyli masz takie dosypanie do kosztów. Czy to jest racjonalne? No każdy musi sam dyskutować, ale jeżeli podwyższamy koszty, utrudniamy budowanie, mamy system, który sprawia, że trudny jest dostęp do ziemi. Ziemi w Polsce niezabudowanej jest mnóstwo. Nawet w mieście Warszawa, w którym widzę, to jest mnóstwo terenów niezabudowanych, ale no nie są puszczone w ruch albo leżą w jakichś rezerwach, no rozmaite rzeczy, zostawmy to. To jest to, co trzeba robić, a u nas się opędza program mieszkalnictwa hasłem propagandowym: damy kredyt 2%, a potem można to przebić, damy 0%, i które jest, jak widać, nie dla wszystkich to 0%. Dosyć tanim programem, bo to parę miliardów złotych będzie kosztowało przez te wszystkie lata, dopłat do rat, opędzamy problem budownictwa.
I to dla mnie jest na przykład dyskusyjne to, że ten program jest w ogóle na rynek wtórny przeznaczony, bo zupełnie nie rozumiem tego. Jeżeli byśmy chcieli popierać deweloperów, no to zróbmy to na rynek pierwotny. Ja wiem, że tutaj zaraz będą komentarze na dole, że deweloperzy to krwiopijcy, źli ludzie i tak dalej, ale oni po prostu działają w takich warunkach. Napędzają gospodarkę, tutaj akurat też musimy mieć to na uwadze, tak? Że w ogóle budownictwo napędza gospodarkę, budownictwo no, trochę leży. Tomek, ale wiesz co, bo ty mówisz o bardzo, wiesz, tych problemów jest dużo, których by fajnie byłoby rozwiązać, ale ja powiedziałem o czym my już mamy rozwiązanie. Jeden z problemów to jest brak wkładu, dostępu, uzbierania tego wkładu własnego. BGK gwarantuje w tym programie. Dlaczego wszystkie te marchewki, wszystkie te plusy mają być dla tych klientów, dla tych konkretnych? Dlaczego brak wkładu własnego ma mieć tylko ten, który musi mieć tańszy kredyt? Nie, a dlaczego nie może mieć? To dajmy kawałek komu innemu, tym bardziej, że zobacz, to jest gwarancja, to nie są żadne pieniądze. Tu pieniądze Banku Gospodarstwa Krajowego, czyli państwowe, wchodzą w grę w momencie, kiedy kredyt przestaje być spłacany, prawda? Jaka jest niespłacalność kredytów hipotecznych? Jakie jest prawdopodobieństwo, że faktycznie te pieniądze z budżetu państwa będą płynęły do banków z powodu udzielenia tej gwarancji braku wkładu własnego? Tam naprawdę to jest kilka procent. Tych problemów jest sporo. W każdym razie, cóż, jeżeli jesteście zainteresowani w ogóle wzięciem tego kredytu, to powiem wam, czy też ucieczką przed jego skutkami, no to musicie się potężnie zastanowić i właściwie powinniście się przyjrzeć miejscowości, w której macie zamiar kupować mieszkanie i w których chcecie inwestować, bo ten kredyt z tymi programami jest no, tam z jakimś podwyższeniem dla tych kilku wybranych miast, ale on będzie inaczej działał na przykład w Olsztynie, inaczej w Warszawie, inaczej w innym mieście, bo po prostu ceny mieszkań są inne. Dlatego też po prostu no, decyzje o tym, czy chcecie wchodzić w kredyt, czy chcecie czekać do 2025 na wejście tego kredytu, czy on w ogóle wejdzie, bo ostatnio, a propos właśnie, no przecież ta koalicja nawet nie głosuje spójnie. Oni ten program dla z walki z fliperami, to za walką z fliperami był PiS plus Lewica, a cała reszta Sejmu była przeciwna, uzyskując 232 głosy. Podobno Lewica miała powiedzieć, że nigdy nie poprze tego programu. No jestem ciekaw, czy tak będzie, czy nie. Wczoraj pan marszałek Hołownia powiedział, że nie poprze, chyba że będą jakieś programy społeczne. Nieważne. Przedstawiciel młodego PSL powiedział, że poprze i będą namawiali chyba koalicjantów do poparcia, tak? Co akurat nie jest dziwne, bo tego się wszyscy spodziewali, więc tutaj PiS nie wie, co zrobić, tak, by poparł, ale no przecież chętnie by poparł, tylko no poparcie czyjegoś takiego, no musi tam parę szpilek powbijać, pokazać, że jest złe. Warto Państwu przypomnieć, na naszym kanale jeszcze w zeszłym roku, przed wyborami i tuż po wyborach, były audycje, w której omawialiśmy programy mieszkaniowe partii wchodzącej w skład tej szeroko rozumianej koalicji, czyli tych głównych ugrupowań, które w tej chwili w Sejmie rządzą. I to było dość śmieszne, bo oczywiście premier Tusk powiedział, że ma wejść kredyt 0%. Przypominam, to nie było tam żadnych takich kruczków, tylko po prostu 0%. PSL powiedział kredyt 1,5% i działka za złotówkę. Kto to pamięta? I dopłaty do akademików. Chyba. Jak to dopłaty do akademików. A Koalicja Obywatelska miała też w programie 600 zł bodajże dopłaty do czynszu, najmu. Jeżeli wynajmujesz, to bardzo ciekawe w ogóle, dlaczego ktoś miałby dostać dopłatę, bo wynajmuje mieszkanie prywatne, czyli ten prywatny właściciel może brać o 600 zł więcej. To dziwne pompowanie pieniędzy, ale daj mi skończyć. Koalicjant z trzeciej drogi, czyli ugrupowanie pana Hołowni, powiedziało, żadnych dopłat, należy skupić się na budownictwie i rozwiązaniach, a Lewica również powiedziała, żadnych dopłat do kredytów, ma być budownictwo socjalne. Zresztą ten program taki mieszkaniowy Lewicy był takim najbardziej kompleksowym, najwięcej punktów poruszał w porównaniu z tych czterech ugrupowań politycznych.
No to jest pytanie, czy oni są w stanie teraz dojść do ładu, bo obserwując to, co się dzieje ostatnio w Sejmie, no, to ja tak nie bardzo wiem, jak jest z tą większością. Jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy, zmiany prawa, zapraszam, subskrybuj ten kanał. Dodam, że no, szykują się w każdym razie być może nowe przepisy dotyczące obrotu ziemią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w końcu w ramach prac sejmowych. Tam już niektóre ustawy wpłynęły, dlatego jak będziesz subskrybować ten kanał, no to się dowiesz, kiedy to się stanie, co to się stanie, jakie będą miały konsekwencje. Przypominam, że na stronie cement24.pl ta audycja z naszymi dodatkowymi informacjami, tymi tabelami, tym wykresem, który Wam obiecaliśmy w czasie rozmowy z Krzysztofem. Zapraszam do wspierania kanału, bo wspierający zawsze dostają więcej. No i cóż co, trzymajcie się.